Jedna nauczycielka sprawdziła prace klasowe 20-osobowej klasy pierwszej A. Wyniki przedstawiła jednak za pomocą procentów. 5% całej klasy otrzymało ocenę 1, 10% ocenę 2, 25% ocenę 3, 40% ocenę 4, 15% ocenę 5 i 5% ocenę 6. W tej lekcji pokażę Ci, jak obliczyć, ilu konkretnie uczniów otrzymało daną ocenę. Zaczniemy od jedynek. Można to obliczyć na dwa sposoby. Najpierw pokażę Ci pierwszy sposób. Zobacz, 5% całej klasy otrzymało ocenę niedostateczną. Ta klasa liczy 20 uczniów. Co więc musimy zrobić? Obliczyć, ile to jest 5% z 20. Aby to obliczyć, wystarczy zamienić procent na liczbę i pomnożyć przez 20. Najpierw zamienimy 5% na liczbę. 5% to inaczej 5 setnych. Ten ułamek da się skrócić, dzieląc licznik i mianownik przez 5. 5 podzielić przez 5 to 1, a 100 podzielić przez 5 to 20. 5% to inaczej 1/20. Chcemy obliczyć, ile to jest 5% z 20. 5% to jest to samo co 1/20. Obliczmy zatem, ile to jest 1/20 z 20, mnożąc 1/20 przez 20. 1/20 razy 20 to 1. 5% z 20 to 1. Skoro 5% uczniów otrzymało ocenę niedostateczną, a 5% to 1, to oznacza to, że jedna osoba uzyskała ocenę niedostateczną. Pokażę Ci teraz drugi sposób. W matematyce 100% oznacza całość. W tym przypadku całością jest liczba uczniów w klasie pierwszej A. Do tej klasy chodzi 20 osób. W tym przypadku 100% to 20. Obliczymy teraz, ile to będzie 50%. Wiesz już, że 50% to inaczej połowa ze 100%. Aby otrzymać 50% ze 100%, wystarczy 100% podzielić przez 2. Zróbmy to samo z liczbą 20. Ile to jest 20 podzielić przez 2? 10. Połowa z 20 to 10. Oznacza to, że 50% to 10. Do czego zmierzam? Chcę się dowiedzieć, ile to jest 5%. Jeśli 50% podzielę przez 10, otrzymam 5%. Zróbmy to samo z liczbą 10. Ile to jest 10 podzielić przez 10? 10 podzielić przez 10 to 1. Wiemy zatem, że 5% to 1. Zobacz, otrzymaliśmy taki sam wynik. Teraz naszym zadaniem jest uzupełnienie reszty tabelki. Moglibyśmy robić to pierwszym sposobem, czyli zamieniać każdy procent na ułamek i mnożyć przez 20. Ten sposób jest jednak troszeczkę czasochłonny. Jest takie stare powiedzenie, że trening czyni mistrza. Polecam więc jednak przećwiczenie pierwszej metody. Ja resztę tej tabelki uzupełnię jednak drugim sposobem. Wiemy, że 10% całej klasy otrzymało ocenę 2. Dzięki drugiej metodzie wiemy, że 100% to 20, 50% to 10, a 5% to 1. Zastanówmy się teraz, jak za pomocą podstawowych działań, czyli za pomocą dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, możemy zbudować 10%, korzystając wyłącznie z 5%. 10% to inaczej 5% dodać 5%. Moglibyśmy też powiedzieć, że to jest 2 razy 5%. Dlaczego akurat tak? Wiemy, że 5% to 1. Otrzymamy zatem 1 dodać 1, czyli 2. Oznacza to, że dwoje uczniów otrzymało ocenę 2. Zdobyliśmy nową, przydatną informację. Dlaczego przydatną? Teraz chcemy się dowiedzieć, ilu uczniów otrzymało ocenę dostateczną. Wiemy, że jest to 25% całej klasy. No to jak za pomocą podstawowych działań oraz 5% i 10% zbudować sobie 25%? Ja najczęściej korzystam z dodawania, ponieważ najłatwiej wykonuje się te obliczenia. 25% to na przykład 10% dodać 10% dodać 5%. Wiemy już, że 10% to 2, a 5% to 1. Otrzymamy zatem 2 dodać 2 dodać 1. A ile to jest? 5. Oznacza to, że 5 uczniów otrzymało ocenę 3. Przyszła teraz kolej na zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ilu uczniów otrzymało 4,
piątkę i szóstkę. Skorzystaj z tego sposobu, który najbardziej Tobie odpowiada. Ja skorzystam z drugiej metody i zacznę od czwórki. 40% to inaczej 4 razy 10%. Wiem przecież, że 10% to dwoje uczniów. Otrzymam zatem 4 razy 2, czyli 8. 8 uczniów uzyskało ocenę 4. Teraz przejdę do piątek. 15% całej klasy uzyskało piątki. 15% to inaczej 10% dodać 5%. 10% to inaczej 2, a 5% to inaczej 1. Oczywiście w tym zadaniu. 2 dodać 1 to 3. Troje uczniów uzyskało ocenę 5. A jaka część klasy otrzymała ocenę celującą? 5% klasy. Wiemy już, że 5% to 1. Jedna osoba uzyskała ocenę celującą. Jak teraz szybko możemy sprawdzić, czy nasze obliczenia są poprawne? Masz jakiś pomysł? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. Wystarczy dodać do siebie liczbę uczniów i sprawdzić, czy otrzymamy 20. 1 dodać 2 to 3. 3 dodać 5 to 8. 8 dodać 8 to 16, a 16 dodać 3 to 19. Do 20 brakuje nam jedynki i mamy ją tutaj. W sumie mamy zatem 20 uczniów. Wykonaliśmy nasze zadanie. Gratulacje! Możemy teraz przejść do ostatniego zadania.